Rozpoczęło się końcowe odliczanie do startu dwóch wielkich wydarzeń ze świata muzyki i sportu. W najbliższy weekend startuje Tour de Pologne i OFF Festival. Obie imprezy na stałe wpisały się w charakter naszego regionu, a tym razem ich drogi przetną się w Katowicach. Będziemy też próbowali jakby połączyć te dwie imprezy, które są, mając Tour de Pologne z OFF Festivalem. Tutaj w Dolinie Trzech Stawów po jednej stronie doliny będą trwały koncerty, a po drugiej stronie będzie trwał wyścig, więc to będzie taki element jakby spajający te dwie imprezy. O przygotowaniach do obu wydarzeń na kilka dni przed ich startem rozmawiali w Katowicach ich organizatorzy. Tour de Pologne, największa impreza kolarska w Polsce. Bardzo się cieszę jako marszałek województwa, że aż 4 etapy organizowane są w naszym regionie. Pokazuje to, że mamy po prostu wspaniałych kibiców. Rozmawiałem tutaj z panem Czesławem Langiem, dlaczego śląskie. On powiedział mi, śląskie, bo to są wspaniali ludzie, cały czas na trasie, setki kibiców na trasie, a tysiące na mecie. Więc wielka impreza, wielkie wydarzenie, a my jako Województwo Śląskie chcemy wykorzystać transmisję z tych etapów, a będą 4 etapy transmitowane w całości do dużej promocji naszego województwa, a szczególnie do naszych zabytków, naszych walorów turystycznych, szlak zabytków techniki, czy Beskidy same się będą bronić, jedna z mediów w Szczyrku. 75. Tour de Pologne wystartuje już 4 sierpnia. W województwie śląskim odbędą się aż 4 etapy wyścigu o łącznej długości ponad 600 km. 5 sierpnia na trasie Tarnowskie Góry-Katowice, 6 sierpnia ze startem na Stadionie Śląskim i z metą w Zabrzu oraz dzień później na trasie Jaworzno-Szczyrk. 8 sierpnia etap rozpocznie się co prawda w Wieliczce, ale już finał w Bielsku-Białej. Szukaliśmy ciekawych etapów, więc tutaj naprawdę są ciekawe etapy. Szukaliśmy etapów, gdzie jest bardzo dużo publiczności. Tutaj naprawdę są tłumy, patrząc na badania nawet z ostatnich lat. Tour de Pologne w ciągu 7 dni ogląda tak na żywo starty, premie i mety ponad 3 miliony ludzi, czyli warto dla nich to robić i stąd jesteśmy tutaj. Na pewno będzie to ciekawy wyścig. Przypomnijmy, jest to kolarska Liga Mistrzów, najlepsze drużyny z całego świata, te, które widzieliśmy na Tour de France, przyjeżdżają do Polski, oczywiście w różnych składach, ale dla nas najbardziej cieszy, że w składzie najlepszej drużyny świata w Skyu jest nasz Michał Kwiatkowski, mistrz świata. No i myślę, że będzie nam dawał tutaj dużo powodów do radości. Jak jaworznianin cieszę się, że Tour de Pologne także startuje w Jaworznie. Jaworzno, piękne miasto, godne miasto także, żeby przyjąć kolarzy i dobra decyzja prezydenta, że kiedyś tych kolarzy ściągnął, to na pewno duża promocja dla miasta. Na każdym, jadąc tu chociażby widziałem billboardy wyścigu i wszędzie pojawiały się Jaworzno, będzie głośno. Trzeba tego typu szansę wykorzystywać. 13. edycja kultowego OFF Festiwalu odbędzie się natomiast w dniach od 3 do 5 sierpnia w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. OFF Festiwal odbywa się po raz 13, po raz 9 w Katowicach. Jest to jeden z najważniejszych festiwali muzyki alternatywnej na świecie. Każdego roku jako dyrektor artystyczny staram się zapewnić taki program, który jest możliwie dla mnie najlepszym komentarzem tego, co się we współczesnej muzyce alternatywnej dzieje. A w muzyce alternatywnej, jak w ogóle w muzyce, dzieje się bardzo dużo. Stąd też ta ilość artystów i stąd też ta różnorodność artystów, bo tutaj nie ma żadnego gatunkowego ograniczenia. Występują to zespoły, które reprezentują muzykę popową, ale w wersji ambitnej, muzykę elektroniczną, hip-hop, metal, muzykę świata, muzykę jazzową, muzykę eksperymentalną, w zasadzie każdy. To muzyczne święto dla fanów alternatywnych brzmień z całego świata.